Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Na ostatnich lekcjach się zajmowaliśmy czymś, co było relatywnie proste, ruchem jednostajnym. Teraz się zajmiemy czymś troszeczkę trudniejszym, a mianowicie ruchem jednostajnie zmiennym. Teraz, jak sama nazwa wskazuje, no to jest zwrot, którego często używam, ruch jednostajnie zmienny to jest ruch, w którym coś się zmienia, ale zmienia się jednostajnie. Co może się zmieniać w ruchu? Kierunek miałby się zmieniać jednostajnie, tak trochę bez sensu. Można się szybkość zmieniać. I szybkość można się zmieniać jest jednostajnie. I właśnie ruch jednostajnie zmienny to jest taki ruch, w którym szybkość się zmienia w sposób stały, czy też prędkość się zmienia w sposób stały, będąc bardziej precyzyjnym. Jeżeli prędkość się zmienia w sposób stały, to znaczy, że A, czyli przyspieszenie, my już pamiętamy, co to jest przyspieszenie, sobie zdefiniowaliśmy je na ostatnich lekcjach, to znaczy, że A jest konstans, czyli przyspieszenie jest stałe. Generalnie większość ruchów, z którymi się spotkamy na co dzień, to nie będą takie ruchy po prostu ściśle jednostajne albo ściśle jednostajnie zmienne. One będą o wiele bardziej skomplikowane. Ale ten ruch jednostajnie zmienny to są dwa szczególne przypadki ruchów, które absolutnie trzeba znać, które się pojawiają. No, nawet nie chodzi o to, że się pojawiają na maturze, ale trzeba po prostu je znać dla siebie. Są dwa takie szczególne przypadki, powiedzmy, ruchu. Dobra, taka krótka dygresja, a zatem wracając do głównego tematu. A jest konstans, a pamiętamy, że A to jest delta V przez delta T, czyli wektor przyspieszenia to jest zmiana wektora prędkości przez czas, czy przyrost czasu, w którym się ta zmiana dokonuje. I to A to jest A chwilowe, tak? Czyli to by oznaczało, że to się dzieje w bardzo małej zmianie czasu, skoro pisze A, ale okazuje się, że tak samo jak mieliśmy przy ruchu jednostajnym, że V chwilowe było równe V średniemu, jeżeli V było stałe, tak samo jest tutaj, jeżeli A jest stałe, to A średnie możemy utożsamiać z A chwilowym. A zatem to A średnie, czyli całkowita zmiana wektora prędkości przez całkowitą zmianę czasu, w którym następuje ta zmiana wektora prędkości. No trochę to poplątane, ale myślę, że rozumiecie, o co chodzi. To, co byśmy normalnie nazywali wektorem przyspieszenia średniego tak naprawdę, możemy też nazywać wektorem przyspieszenia chwilowego. Tylko i wyłącznie dlatego, że A jest stałe. No dobra, więc możemy dalej zapisać to w ten sposób. Jak sobie pomnożymy razy delta T, to widzimy, że A, czyli to przyspieszenie chwilowe, razy delta T, to jest delta V. A co to jest delta V? Podobnie jak delta X to było X minus X0, tak samo delta V to jest V minus V0. No, czyli przyrost prędkości to jest nowa prędkość minus stara prędkość, tak? Czyli prędkość początkowa. Czyli to, co jest na końcu minus to, co było na początku. Dobra, jak sobie przeniesiemy V0 na drugą stronę, to dostaniemy, że delta V plus V0 to jest wektor V, tak? I teraz jeżeli sobie podstawimy za delta V to, co tutaj wyprowadziliśmy, to się okaże, że V, wektor prędkości, da się opisać takim równaniem, że to jest wektor prędkości początkowy plus wektor przyspieszenia razy przyrost czasu. A więc okazuje się ta bardzo ważna rzecz, którą tutaj napisałem pod spodem, ona nam wynika z tego, że prędkość jest liniową funkcją czasu. Tak samo jak w przypadku ruchu jednostajnego mieliśmy, że tak naprawdę droga czy przemieszczenie jest liniową funkcją czasu, tak tutaj dostajemy, że prędkość czy szybkość, jeżeli będziemy ten ruch opisywać skalarnie, jest liniową funkcją czasu. I mamy dwa takie główne typy ruchu jednostajnie zmiennego. Dlatego, że tutaj mówiąc ruch jednostajnie zmienny, nie charakteryzujemy tej zmienności. Wiemy, że on się zmienia jednostajnie, no ale nie wiemy, jaka to jest zmiana. Są dwa główne typy. To jest ruch jednostajnie, ja będę pisał RJ jako ruch jednostajnie przyspieszony. Domyślamy się, że A będzie oczywiście stała, ale to A będzie dodatnie, czyli ciało nam będzie przyspieszać, zwiększać wartość swojej prędkości i swoją szybkość. A drugim typem ruchu, jak już pewnie się wszyscy domyślacie, jest ruch jednostajnie opóźniony.
czyli ruch, w którym A oczywiście jest wciąż konstans, ale ta składowa, którą opisujemy, składowa A jest ujemna, a zatem to ciało nam spowalnia w sposób jednostajny. Czyli A jest stałe wciąż, ale jest przeciwne do kierunku poruszania się ciała i ciało nam jednostajnie zwalnia. Dobra. Ogólną charakterystyką każdego z typów tych ruchów się zajmiemy oczywiście na kolejnych lekcjach, dlatego że tu jest dużo, dużo mówienia na ten temat, zarówno ruchu przyspieszonym, jak i ruchu jednostajnie opóźnionym. Teraz to było tylko takie krótkie wprowadzenie do tematyki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i obowiązkowo do usłyszenia na kolejnych lekcjach.